Pod koniec maja 2022 roku 19 zastępów straży gasiło dom mieszkalny w Mysłakowicach. Boże, no żeśmy się obudzili o 4 rano. Dziewczyna, no co ona obudziła nas, to już się paliła część mieszkalna, bo to kurde drogi, to był terrorski ogromny budynek. No żeśmy ledwo uciekli, w ostatniej chwili zwierzaki nam się spaliły, zwierzęta już nie zdążyły uciec. Spaliły nam się kotki. Teściowa w samej koszuli, a dziecko z narzeczonym w samych majtkach, że tak powiem. Uciekliśmy z domu. Do zera, do fundamentów było wszystko spalone. Po tragedii, do której doszło w maju 2022 roku, pan Dariusz nie poddał się i odbudowuje dom krok po kroku. Chcielibyśmy ukończyć chociaż jedno pomieszczenie, żeby się wprowadzić, ukończyć ogrzewanie. A wszystko to z myślą o swojej rodzinie, która obecnie mieszka w niezbyt komfortowych warunkach. Żeby rodzina też nie załamała się, szczególnie narzeczona, dziecko, mama moja i no wszystko dla nich, wszystko, żeby to jakoś... Jakoś to było. Dzięki ludziom dobrej woli, którzy przekazują materiały budowlane i prowadzonej zrzutce, która nadal trwa. W ostatnim czasie udało się położyć dach. Przed panem Dariuszem kolejne budowlane wyzwania. W tej chwili co by tam było, to do jakiejś rury do ogrzewania, styropian do ocieplenia, jakiś, komuś zostaje z budowy, nieraz zostaje komuś tam jeden, dwa kartony jakiegoś styropianu, czy klej jakiś siad do siatki. Z takich rzeczy, prawda, to jest takie, czy jeden worek ktoś tam ma i zamiast wyrzucić, to ja nawet chętnie gdzieś tam załatwię kogoś, żeby podjechać, odebrać go po prostu. No to są rzeczy niezbędne teraz nam, żeby też jakoś to tam dalej kończyć, czy... W każdej postaci materiały budowlane, o. Zachęcamy Państwa także do wsparcia prowadzonej zrzutki. Nie wolno się poddawać, no na tą chwilę, no jak widać, jest zadaszone, kurcze i oczekujemy, że będzie tylko lepiej już, że już to najgorsze minęło i jakoś się ułoży wszystko. Możliwość zamieszkania w odbudowanym domu to jedyne życzenie na ten rok rodziny pana Dariusza. Powinno się wprowadzić i żyć szczęśliwie, żeby było wszystko dobrze. Ja się zaraz rozplejmy.